Wyobraź sobie film, który jest zabawny, angażujący i przejmujący. Nie zestarzał się pomimo podjęcia newralgicznej, wciąż żywej współcześnie tematyki, a nawet niektórzy Brytyjczycy potrzebują do niego angielskich napisów. Taki właśnie jest film Goło i Wesoło. Cóż, bywały lepsze polskie tłumaczenia tytułów. Znaczenie oryginału The Full Monty dobrze oddają takie frazy jak w stroju Adama, czy po prostu zupełnie nago. To jednak kwestia dystrybucji, a nie samego dzieła, swego czasu zresztą całkiem popularnego w Zjednoczonym Królestwie. Premiera The Full Monty zbiegła się w czasie ze śmiercią księżnej Diany, a Brytyjczycy pilnie łaknęli jakiejś formy pocieszenia i odstresowania. The Full Monty nie jest więc najbardziej ukrytą perłą kina, ale w Polsce jest to wciąż film stosunkowo nieznany, czy też zapomniany. Uważam, że zupełnie niesłusznie, gdyż podejmuje on tematykę m.in. biedy powiązanej z bezrobociem, kompleksów dotyczących wyglądu oraz niskiej samooceny. A wszystko to ukazane jest z męskiej perspektywy, ale wiecie, takiej stereotypowo prostej męskiej perspektywy z lat 90. Że jeśli mężczyzna, to lubi kobietki i chętnie przeskanuje je wzrokiem na ulicy. Tym bardziej więc na uwagę zasługuje fakt, że The Full Monty prezentuje w tych kwestiach zaskakującą dojrzałość. Dwaj główni bohaterowie, Gus i Dave, z pozoru są właśnie takimi stereotypowymi, bezrobotnymi, prostymi facetami z potężnym akcentem z South Yorkshire. Czy to jest bloody working men's club? I mean, look at the state of that. I don't know what you got to smile about. I mean, he's got no willy for starters, has he? Na których patrzy się z podejrzliwością. Bo taki Gus ciąga swojego syna po starej hucie, w której pracował wraz z Dave'em i w pierwszej scenie próbują ukraść trochę złomu, a potem dorośli w ciamajdowaty sposób lądują w kanale. Według Gaza 10 razy 1000 to... Times 10 quid by 1000, right? And you've got... Yeah, well, a lot, a very lot. Ale Gus jest też sfrustrowany swoją nieudolnością i faktem, że jego była żona stara się ograniczyć kontakty ojca z synem do minimum. Ta z litości proponuje byłemu małżonkowi pracę po znajomości za 2,5 funta za godzinę, ale w Gazie odzywa się męska duma i niechęć do roboty za minimalną dzięki kobiecie, która nim gardzi. W tym momencie nieco zboczę z tradycyjnej ścieżki, jaką obieram w swoich materiałach i trochę prowokująco, niejako na podsumowanie w środku filmu, powiem, że The Full Monty jest naprawdę świetną komedią. Słowne przekomarzanki między Gazem i Dave'em, a potem również między kolejnymi nowymi członkami ich paczki, są bardzo dynamiczne oraz precyzyjnie zagrane i wyreżyserowane. Sam kręgosłup fabularny, w którym 6 bezrobotnych panów w średnim wieku chce zorganizować jeden jedyny wieczór stripteaserski, by wyrwać się z błędnego koła robotniczego Sheffield bez perspektyw, jest wprost fantastyczny. Daje on możliwość zmierzenia się z rzadko omawianymi w kinie kompleksami męskich ciał i w pełni to wykorzystuje. Ale pewnie was nie zdziwi, gdy powiem, że przy tym wszystkim The Full Monty, pomimo bycia przezabawnym filmem, jest również obrazem bardzo gorzkim. Wspomnianą biedę i bezrobocie czuć na każdym kroku, a pierwszym nowym członkiem ekipy Gaza i Dave'a zostaje Lomper. Gus i Dave natykają się na niego w momencie, gdy Lomper próbuje popełnić samobójstwo w swoim aucie. Nieświadomy Dave zresztą przez chwilę mu w tym pomaga, by w ostatniej chwili zorientować się, co się wyprawia, i wyciąga Lompera z auta. Mamy tu więc do czynienia ze śmiechem przez łzy, ale The Full Monty pokazuje klasę w następnej scenie. Lomper mówi o różnych rodzajach samobójstwa i wręcz narzeka, że w Sheffield nie można nigdzie dostać pistoletu, że lepiej po prostu skoczyć z mostu. A za chwilę przychodzi surowe, szorstkie, męskie pocieszenie. Lomper lamentuje, że nie ma żadnych kumpli, na co Dave i Gus mu ripostują, że hola hola, nie mów, że nie masz kumpli, bo właśnie uratowaliśmy ci życie, więc z automatu jesteśmy twoimi kumplami. To bardzo podnosząca na duchu scena, cenna tym bardziej, że mocno osadzona w smutnej i szarej rzeczywistości. W mojej opinii jest to jedna z dwóch najważniejszych scen w filmie. Druga z tych scen pojawia się 10 minut później, gdy były szef Gaza i Dave'a, Gerald, również znajduje się w pośredniaku. W przeciwieństwie do pozostałych, on stara się jak może w znalezieniu nowej roboty, jednak efekt jest podobny. Po pół roku nieudanych prób, Gerald rzuca się na Gaza, który przeszkodził mu na finiszu niezwykle obiecującej rozmowy kwalifikacyjnej.
Gdy szarpanina się kończy, z Geralda wylewa się cała frustracja i na oczach wszystkich załamuje się nerwowo. Jest przerażony faktem, że od pół roku nie może znaleźć pracy, a nic nie powiedział swojej żonie, która korzysta z karty kredytowej jak gdyby nigdy nic. Boi się, że jako głowa rodziny, jako ten stereotypowy facet, który przecież nie może płakać i narzekać, a ma odnosić sukces, utracił swoją moc i nie jest w stanie zapewnić im obojgu godnego życia. Lada dzień do ich domu może zapukać komornik z ekipą i wtedy nic nie będzie się już dało zrobić. No, chyba że masz własną ekipę, ale tutaj nie będę już spoilerować. Jak zwykle, mam nadzieję, że pójdziecie na całość i sięgniecie po The Full Monty. To obraz niezwykle czuły, mądry i wciąż aktualny, choć nakręcony ćwierć wieku temu. Jest wręcz odświeżający w prezentowaniu męskiej psychiki i kompleksów. A przy tym wszystkim, mimo minorowych wydarzeń i przejmujących momentów, jest to naprawdę świetna komedia na luźny wieczór. Udaje się tutaj połączyć dwa przeciwieństwa w koherentną całość, więc o The Full Monty śmiało można powiedzieć c'est la vie. Naprawdę warto obejrzeć tę ukrytą perłę kina. Offside trap, one, two.